Powiedz, Sławku, jak się nazywa się twoja marka i czym wyróżnia się spośród innych browarów? Nasza marka to jest Browar Gentleman. Produkujemy piwo rzemieślnicze z własnych opracowanych receptur. Nie wiem, czym się wyróżnia na tle. W każdym razie wkładamy to dużo serca. Jest to nasze takie dziecko. I chcemy tworzyć coś fajnego. Piwo rzemieślnicze robione tradycyjnymi metodami. Powiedz, skąd właśnie pomysł, aby właśnie stworzyć nową markę piwa? Mam na uwadze tutaj, w dniu dzisiejszym masz dwa rodzaje właśnie waszego piwa. Powiedz, czym każdy ten rodzaj wyróżnia się, jeżeli chodzi o nutę smakową? Więc tak, Miedziane Drań to jest piwo pierwsze, które wydaliśmy. Jest to w stylu American Indian Pale Ale. Tworzone na amerykańskich chmielach, dużą goryczką, no i też dużą goryczką, także jest takim specyficznym piwem, stąd też nazwa Miedziane Drań. Powiedz mi, od jak dawna istnieje wasza marka na rynku? Ponieważ wiem, iż jest to młoda marka. Więc tak, no przygotowywaliśmy się do tego około rok czasu i od 1 stycznia ruszyliśmy właśnie z naszą marką, już z pierwszą produkcją. Także jest to dość świeży temat na rynku polskim, ale myślę, że będziemy się rozwijać i będziemy produkować dalsze inne edycje różnych piw, które wymyślimy. A powiedz, ile litrów rocznie produkujecie tego piwa? No rocznie to może jeszcze nie, no bo jak już powiedziałem, od stycznia tego roku zaczęliśmy działalność. Wzrosty produkcji mogę powiedzieć, że z miesiąca na miesiąc i sprzedaży mamy około 200%. Także jest to dość dynamiczny, dynamicznie się rozwijamy. Poza tym no, jest teraz sezon piwowy, że tak powiem, się zaczyna, więc idzie wszystko w dobrym kierunku.